ten materiał nie będzie przyjemny, nie będzie o pszczółkach, o zbieraniu nektaru, a o ciężkich czasach, które nastały. I dzisiaj zapytamy mieszkańców Andrychowa, ile wart jest banknot 100-złotowy. Tutaj grafika, jak wygląda banknot 100-złotowy, jakby ktoś zapomniał. Słuchajcie, inflacja, galopujące ceny żywności, opału, paliwa. No jest się czego bać i zaraz dowiemy się, ile według mieszkańców Andrychowa, według przechodniów, wart jest banknot 100-złotowy. Jak spadła jego wartość przez ostatnie kilka miesięcy. Zapraszam na sondę. Banknot 100-złotowy według Pani? Bardzo dużo. Bardzo dużo, tak? Nie tak. Zauważa Pani wzrostu cen w sklepach żywności nie, i tak dalej? Nie zauważam. I uważam, że macie za dobrze wszyscy w Polsce. I dlatego Wam brakuje komuchów. Mam takie pytanie dzisiaj. Ile Pana zdaniem teraz obecnie wart jest banknot 100-złotowy? Nic. Bo rządzi nami zorganizowana grupa przestępcza. Ile jest warte 100 złotych? No ja wiem, no tyle ile warte, no nie powiem panu za bardzo. Czy widzi pan ten wzrost cen w sklepach? Chodzi mi o to, ile można było za stówę kupić na przykład pół roku temu, a ile teraz? No ale wie pan, są różne, bo są nieraz są promocje, to można kupić w normalnych cenach, no to no, nie można co liczyć, nie? No ale jak są promocje, no to można kupić nawet trochę więcej, nie? No bo ci obniżą ceny tamtego, no. Dobrze. Wartość 100 złotego? Jak pan myśli, ile jest warte 100 złotych dzisiaj? W porównaniu na przykład do roku ubiegłego? Minimum 50% tej ceny. 50 zł ja bym tak obstawiał. Wszyscy zresztą zauważamy ogromny wzrost cen żywności, paliwa i tak dalej. Czy wśród znajomych, może w Pana sytuacji, czy wynagrodzenia na przykład wzrastają tak jak ceny idą do góry? No nie jest to adekwatne do cen, które po prostu idą do góry, także no to nie ma porównania, także na pewno jest to dużo, dużo mniejszy stopień. Inflacja wyniosła 15%. Jak pan myśli, jak naprawdę, jak procentowo wygląda wzrost cen, przykładowo żywności? No, naszym myślę wydaje, że na pewno wzrost cen jest większy, jeśli chodzi o inflację. Także tutaj to jest nieporównywalne do tego, bo jeśli mówimy o inflacji 15%, to jeśli chodzi o podanie do cen żywności, no to nie wiem, co ja bym tutaj miał przytoczyć, żeby ta cena była 15% wyższa, nie? A ona jest dużo, dużo więcej. No nic nie jest warte. To jest moje zdanie. Witam. Dzisiaj mamy takie pytanie, ile teraz warte jest 100 zł? Tyle jest warte, ile za to mogę kupić. No właśnie, ile pani może kupić w stosunku do roku zależy. Ubiegłego? Wie pan co, nie patrzyłam w tą stronę. Patrzę pod kątem ubezpieczeń, bo zajmuję się po prostu zabezpieczaniem klientów i pod tym kątem. Ile jest wart banknot 100 zł według was teraz? Nie jest. 100 zł to tak, jak ktoś ma rodzinę 4-5-osobową, to jest... Tak, tak, 20 zł albo 10 zł. No. A co najbardziej podrożało? No, wędlina, drób, mięso i nabiał przede wszystkim też. Takie podstawowe rzeczy są tak drogie, że... Czyli ze stówą nawet nie ma się co w sklepie pokazywać? Tanie. Stówa to tak jest, rano sobie wziąć i kupić i jeszcze nawet nie wiem, czy wystarczy, żeby kupić coś na kolację, czy na... I coś jeszcze, żeby dzieciom coś kupić, jakieś tam... czy tam słodycze, czy coś, to już w ogóle. No wzrosły. W jednych sklepach jest mniej, a mniejsze, a drugich jest dużo więcej. To zależy chyba od sklepów, od sieci, nie wiem, bo ja w tych dużych sklepach jest na pewno dużo taniej. A to zauważyła pani różnicę między cenami teraz, a na przykład pół roku temu? Może musi się wzmocnić, jak wszystko drożeje, no niestety. A czy za tymi cenami, za tym wzrostem ogromnym idą też wzrosty wynagrodzenia, myśli pani? No, to co zarabiamy, to jest po prostu niewystarczająco. No, chociaż podnoszą, ale to tak nic nie daje. To oni podnoszą, a w sklepach idzie drożyzna taka, że i opłaty, i wszystko tak, że nas wykończą wszyscy. Nic nie warto. Jak przedtem można było coś kupić za 100 zł, to teraz nie bardzo. Nie? Idzie się do sklepu i przychodzi się z pustą torbą. Właśnie, co Państwa zdaniem widzicie po cenach, co najbardziej zdrożało? Żywność. Żywność, wszystko, paliwo. A jak paliwo drożeje, drożeje wszystko. Opału nie można kupić w ogóle. Inflacja wyniosła 15%, ale ceny wzrosły o kilkadziesiąt nawet. No to zarabiają też ludzie, którzy chcą zarobić na tym, na krzywdzie ludzkiej, nie?
widzimy to po cenach węgla. Węgiel jest w innej cenie, a na składach opału jest 3 razy droższy niż normalnie kupowany na kopalni czy gdziekolwiek, gdzie indziej. Nie? Czyli jest grono ludzi, którzy chcą zarobić na tej sytuacji? Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Tak samo na żywności. Nieadekwatne jest to ceny w sklepach, nie są adekwatne do podwyżek, które są w hurtowniach u producenta. Może nie w hurtowniach, bo hurtownie już też chcą zarobić dużo więcej na tym. Jak ta cena? Zależy dla kogo. No właśnie, jak ta cena się, jego wartość zmieniła w stosunku do cen i tak dalej? Jak pani to widzi? Pan wie najlepiej. To powiedz mi, ile według ciebie wart jest banknot 100-złotowy teraz? Mało. Mało. Te ceny zauważasz, że bardzo mocno poszły w górę jako młoda osoba, a pewnie za często nie robisz jakichś tam dużych zakupów, ale... No, bardzo poszło w górę. Mhm. Co najbardziej zdrożało twoim zdaniem? Wszystko. Szkoda mówić. Okay. Szkoda się denerwować. A czy tak albo z państwa sytuacji, albo ze znajomych, rodziny wynika, że... Ze wzrostem cen poszedł też wzrost wynagrodzeń? No nie do końca. Nie do końca. Ceny poszły 3 razy do góry, a wynagrodzenia poszły może 20-30%. U niektórych, bo to wiadomo, że to też nie jest wszędzie. Ile według pani teraz jest wart banknot 100-złotowy? Wie pan co? Mi się wydaje, że marne grosze. Mhm. Bo teraz za 100 to nic nie kupi. No właśnie, o to chciałem zapytać, o ten wzrost cen. Bardzo duży jest. Tak jak byłam teraz, jestem w mieście niedawno, to mi się wydaje, że za 100 zł to mało co kupi człowiek. No a jest ciężko. Proszę mi powiedzieć, czy wynagrodzenia rosną w sposób proporcjonalny? Ja jestem teraz na emeryturze. To mi się wydaje, że nie wiem, nie interesuje mnie to tak. Nie rozmawiam z takimi ludźmi. Po prostu pracują, bo pracują, nie? I muszą pracować ponad siły. Na zakończenie powiem tylko tyle, że wiele tutaj padło bardzo mocnych słów, cierpkich słów w stosunku do pracodawców. Mieszkańcy narzekają, że jednak firmy nie płacą tyle, ile powinny. Także apelujemy tutaj do właścicieli firm, nie tylko w Andrychowie, ale w całej Polsce niechaj będzie, żeby podnieśli pracownikom pensje chociaż o tyle, żeby mogli spokojnie zrobić zakupy, bo jak sami usłyszeliście z tego materiału, 100 zł jest nic nie warte.